Młodzi piłkarze znowu mogli poczuć ducha rywalizacji. 6 grudnia w hali Mosir odbył się dwuczęściowy turniej mikołajkowy rocznika 2011, zorganizowany przez Unię Kosztowy. Niestety ze względu na obostrzenia rozgrywki odbyły się bez udziału publiczności. Właśnie ta pandemia nas do tego zmusiła, ponieważ rozgrywki tego rocznika, który turniej organizujemy 2011, zostały przerwane. Dlatego chcąc troszkę zrekompensować chłopakom ten brak rywalizacji w swoich rocznikach z innymi drużynami, wyszliśmy właśnie z takim pomysłem, żeby zorganizować taki szybki turniej na 12 drużyn. W turnieju wzięło udział blisko 150 zawodników takich klubów jak Górnik 09 Mysłowice, MKS Mysłowice, CKS Czelać, Akademia 2012 Jaworzno, LKS Pogoń i Mielin i oczywiście gospodarze Unia Kosztowy 1 i Unia Kosztowy 2. Czy chętnie przyjęły zaproszenie na organizowany turniej? No masa radości przede wszystkim, bo można znowu poczuć się normalnie, zagrać, spotkać z innymi drużynami. Także dzieciaki na pewno z ogromną radością i z dużą zabawą dzisiaj przyjechały. Jest to kolejny fantastyczny turniej organizowany przez Unię Kosztowy. Jak widzimy, atmosfera sportowa, pełna radości, pełna emocji i jeszcze w takim szczególnym dniu jak Mikołaj robi bardzo wielkie wrażenie na uczestnikach. Pomimo braku dopingujących kibiców, piłkarze mogli poczuć namiastkę sportowych emocji. Tym samym na podium stanął LKS Pogoń i Mielin, tuż zanim uplasowała się Unia Kosztowy 1, a brąz otrzymała Akademia 2012 Jaworzno.